Oj, jak my lubimy takie historie chwytające za serce, poruszające całą Polskę. Chyba wszyscy moi znajomi mają to już na Facebooku udostępnione. To ogłoszenie. Sąsiedzka pomoc. Trzech chłopców chce zarobić na rowery, oferują, no właśnie, sąsiedzką pomoc. Jest z nami sprawca całego zamieszania, 12-letni Erek. Cześć Erek, witamy. Cześć. Dzień dobry. No mój drogi, to trochę namieszaliście z tym ogłoszeniem, powiem ci szczerze, bo zrobiło się o tym głośno w ciągu jednego dnia. Powiedz mi, ile tych ogłoszeń umieściliście na słupach ogłoszeniowych? My w ogóle na słupach nie dawaliśmy, a tylko do skrzynek albo na drzwi. Aha, ktoś jak zrobił skutecznie zdjęcie i to ogłoszenie pojawiło się w internecie. Ile osób już zadzwoniło do was od tego momentu, kiedy to się pojawiło w sieci? Kilkanaście, kilkadziesiąt, dwieście, tysiąc? Wyrady i tak dalej chyba już z 20, a klientów jeden. Jeden klient? I co zaproponował, żebyście robili? Akurat wyrzucanie śmieci. No właśnie, bo wy możecie wyrzucać śmieci, odśnieżać auta, robić zakupy, wszystko po to, żeby uzbierać na te wymarzone rowery, tak? Nie tak. Byle jakie rowery zjazdowe. A co byście chcieli najbardziej robić z tych rzeczy? Nie wiem, zakupy, odśnieżać chodnik z skuty lodem, zamiatać chodnik, taka najprzyjemniejsza dla was rzecz. Chyba odśnieżać chodnik. Nawet taki z lodem? O rany. Erek, my bardzo mocno wam kibicujemy i teraz mamy apel do całej Polski. Wiesz, to jest Radio Ogólnopolskie. Słyszycie cała Polska. Możesz za naszym pośrednictwem powiedzieć: drodzy państwo, proszę pomóżcie mi, ja bym chciał pracować, bo chcę mieć ten rower. Proszę, powiedz to, niech to wszyscy usłyszą. Ja z kolegą bardzo chcemy te rowery dostać. Pomóżcie nam. No to teraz ja mam apel do, nie wiem, prezesów, kierowników dużych firm, do gwiazd. Jeśli chcielibyście pomóc chłopakom, do dobrych duchów, które nas słuchają, jeśli macie dla nich pracę albo inny pomysł, jak spełnić marzenia 12-latków, proszę dzwonić. 12,2 miliony. Erek, ja tak czuję głęboko w serduchu, że się uda. Dziękujemy ci pięknie. Dziękujemy. Okay. Wisienkę na torcie w programie Lepsza Połowa Dnia. Powtórzę, bo to była bardzo poważna prośba do was. 12,2 miliony, jeśli chcecie pomóc tym chłopakom, śmiało proszę dzwonić. Trzech chłopców i trzy rowery. Jest praca, jest płaca, są rowery, 12,2 miliony.